W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej oraz Jury Olimpiady witam serdecznie wszystkich uczestników tego webinarium pod tytułem: Jak wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej, w szczególności w 31 edycji Olimpiady Informatycznej, która dopiero co się zaczęła i pierwszy etap potrwa do 20 listopada. Witam bardzo serdecznie uczestników tegorocznej Olimpiady, w szczególności osoby, które pierwszy raz w tym roku wezmą udział w Olimpiadzie Informatycznej, a także być może przyszłych uczestników olimpiady czy inne osoby sympatyków olimpiady, które słuchają tego webinarium. W przypadku gdyby w trakcie trwania tego webinarium nasunęły się wam jakieś pytania, zachęcam, żeby je zadawać albo w formie e-mailowej. Na stronie Olimpiady Informatycznej jest nasz adres na samym dole i można łatwo go znaleźć. Zapewniam, że pod tym adresem jestem i odpisuję, ja, a także inne osoby zaangażowane w organizację olimpiady, lub w przypadku, gdy będą to pytania dotyczące bieżącej edycji olimpiady, trwających zawodów, najlepiej zadawać je przez SIO, i wtedy też żyli odpowie z chęcią na wszystkie takie pytania. Żeby wystartować w olimpiadzie informatycznej, trzeba się zarejestrować w systemie SIO. Link do systemu SIO jest na stronie Olimpiady Informatycznej, lecz można wejść też tak po prostu na stronę SIO2.mimów.edu.pl. W przypadku, gdy wchodzimy na tę stronę, musimy zwrócić uwagę na to, w jakim konkursie chcemy wziąć udział, ponieważ ten sam system obsługuje również Olimpiadę Informatyczną Juniorów, która jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. Więc e, musimy wybrać właściwe zawody. W tym przypadku wybieramy pierwszy etap. 31. Olimpiady Informatycznej. Po zarejestrowaniu się do serwisu będziemy mogli wziąć udział w zawodach. Żeby wziąć też udział w zawodach, trzeba będzie wypełnić formularz rejestracji. W zawodach Olimpiady Informatycznej startujemy indywidualnie. I wypełniamy ten formularz rejestracji samemu. Szkoła nie musi go wypełniać, wypełniamy go sobie zupełnie samemu. I w przypadku uczniów, którzy są niepełnoletni, ze względów prawnych wymagana jest podpisana przez rodzica zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych, i wtedy taką zgodę trzeba umieścić. Skan tej zgody trzeba umieścić w formularzu na stronie. Jeżeli chodzi o samo startowanie w Olimpiadzie Informatycznej, co ono daje, dlaczego fajnie jest startować w Olimpiadzie, zachęcam do zapoznania się z działem Jak zacząć na naszej stronie. Olimpiada Informatyczna no, daje przede wszystkim laury, wyłaniamy finalistów, laureatów. Finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z informatyki, a także mają wolny wstęp na informatykę na wielu różnych uczelni. Większość tych dużych uczelni informatycznych, uczelni w Polsce. Mamy też nagrody, wysokie stypendia dla laureatów tegorocznej Olimpiady Informatycznej, ale przede wszystkim, przynajmniej tak nam się wydaje, że start w Olimpiadzie Informatycznej to jest duża frajda i dlatego tym bardziej zachęcam do udziału w zawodach. No dobrze, co zrobić, żeby wziąć udział w zawodach? Przede wszystkim po zarejestrowaniu się w SIO albo nawet przed, trzeba przeczytać treści zadań. Treści zadań są dostępne zarówno w SIO, jak i na naszej stronie oIedu.pl, na której tutaj jestem. I otworzymy sobie przykładowo jedną z tych treści zadań. Ja już ją sobie pobrałem. Pierwsze zadanie na liście nosi tytuł Botowa lotniska. Czytamy treść zadania. Tego oczywiście teraz nie będę robił w trakcie webinarium, ale gorąco zachęcam. Więc czytamy. Przede wszystkim, jakąś historyjkę, która opowiada pewien problem algorytmiczny. Następnie sekcja wejście, która mówi, jakie dane program powinien wczytać. I sekcja wyjście, która mówi, jakie wyniki program powinien policzyć. Rozwiązaniem każdego zadania jest program napisany w języku C lub Python. I te programy będą sprawdzane automatycznie. Mamy też przykład w treści zadania, który podaje jakieś przykładowe dane wejściowe i dla nich, jaki jest odpowiedni wynik. Lecz to nie wszystko. Dalej mamy opisane testy przykładowe, które zawierają ten test, który jest opisany powyżej, a także inne testy opisane tutaj w szczegółach. Te testy są do pobrania w tzw. paczce ocen na sio. I za pomocą tych testów możemy sobie sprawdzać, no, początkowo nasz program, czy on działa poprawnie, czy też nie. To jest tak, że to są tylko testy przykładowe. Do ostatecznego oceniania rozwiązań są używane testy pełne, które są na ten moment zakryte. Testy pełne będą ujawnione dopiero po zakończeniu pierwszego etapu, więc na ten moment dysponujecie testami przykładowymi, a także innymi testami, które albo wygenerujecie sami, albo będziecie się nimi wymieniać na dziale forum wsią. Poza testami przykładowymi, warto zwrócić uwagę na sekcję ocenianie w treści zadania. Zadania dzielą się na podzadania, czyli takie grupy testów. I te podzadania, no, intuicja jest taka, że im dalsze podzadanie, tym ono jest trudniejsze. To tak, zazwyczaj tak jest. Więc, żeby. Zdobyć, i dla każdego podzadania jest przypisana pewna liczba punktów, które sumują się do 100. żeby zdobyć jakieś punkty, za zadanie, trzeba no, próbować przejść której z tych podzadań. To jest tak, zawsze zachęcamy, jury olimpiady zachęca do tego, żeby, te żeby wysyłać rozwiązanie zadań, nawet w przypadku, gdy nie mamy pomysłu, jak rozwiązać wszystkie podzadania. Jeżeli umiemy rozwiązać tylko część podzadań, to można tak czy siak wysłać swój program, uzyskać część punktów i taka suma punktów częściowych równie dobrze może premiować do wejścia do kolejnego etapu. Więc zachęcamy do ogólnie prób rozwiązywania zadań. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w treści zadania? Jest podany limit pamięciowy i nasz program musi się zmieścić w tym limicie pamięciowym. To dotyczy no, łącznej pamięci, zużywanej przez program, więc warto na niego też zwrócić uwagę. Jest też podany limit czasowy. Jego można sobie pobrać ze strony Olimpiady Informatycznej. Jest osobny dokument z limitami czasu. Ten sam dokument zresztą jest też na Sio. I w tym dokumencie są podane limity czasu dla poszczególnych zadań. W szczególności do zadania budowa lotniska limit czasu to 8 sekund. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to te limity czasu dotyczą naszego sposobu mierzenia czasu, który jest opisany dokładnie na naszej stronie. My używamy takiego sposobu mierzenia czasu, który jest niezależny od maszyny, na której są te programy sprawdzane i nawet można sobie, jeżeli ktoś bardzo chce zainstalować u siebie, ten system to działa jedynie w systemie operacyjnym Linux, zdaje się. I, y, natomiast to nie jest w ogóle konieczne. Chodzi o to, że te liczby są przede wszystkim dla Was orientacyjne, żebyście wiedzieli, jakiego limitu czasu y, na test w danym zadaniu możecie się spodziewać. Dobrze. Yy. Ja chciałbym pokazać Wam, jak tak naprawdę jak wziąć udział w Olimpiadzie, w szczególności jak wysłać jakieś rozwiązanie do zadania. No ale oczywiście no, nie mogę teraz napisać żadnego poprawnego rozwiązania do zadania budowa lotniska. W związku z tym pokażemy, wymyślimy jakieś rozwiązanie, które, które ktoś, na które ktoś mógłby potencjalnie wpaść. Widzimy, że tutaj na planszy mamy kropki i krzyżyki. Jak policzymy te krzyżyki, to ich mamy 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 krzyżyków. A poprawnym wynikiem jest 3. No to widać wyraźnie, że poprawny wynik to jest pierwiastek z liczby krzyżyków, które widzimy, przynajmniej w tym przypadku, więc możemy spróbować napisać program, który robi dokładnie to i zobaczyć, jak on sobie poradzi z, naszym, z naszymi testami przykładowymi. Zadanie można rozwiązać w dowolnym systemie operacyjnym, jaki chcemy i dowolny edytor. Można wykorzystać dowolny edytor, dowolne środowisko programistyczne, czy to, które macie dostępne w szkole, czy to, które jest dostępne na y, waszym komputerze, które sobie zainstalujecie. Rozwiązania są sprawdzane w SIO dla wszystkich pod tym samym kompilatorem i w systemie Linux, ale to powinna być raczej kwestia drugorzędna. Sprawdźcie na koniec, czy wasz program będzie działał wsią na testach przykładowych. Natomiast wy możecie rozwiązywać na jakim systemie chcecie. Ja akurat tutaj mam do dyspozycji komputer z systemem Linux, więc będę używał jakiegoś prostego edytora do kodu, a następnie będę kompilował za pomocą terminala. No, to zaczynamy. Napiszemy program, który rozwiązuje zadanie budowa lotniska. Dobra, wczytamy sobie dane za pomocą iostream i żeby żeby nie pisać zawsze std to użyjemy namespace std możemy sobie to zapisać dobra i zaczynamy. Dobra, w zadaniu najpierw trzeba wczytać parametry n oraz m, a potem mamy planszę złożoną z na n, n na N znaków. No to wczytujemy. Mamy int N m. Wczytujemy N i M i będziemy wczytywali po kolei, po kolei te znaki. Możemy zamiast wczytywać po kolei znaków, wczytamy je sobie do jakiejś tablicy stringów, czyli Weźmiemy sobie jakąś tablicę T o rozmiarze M, maksymalna wartość parametru M, jak możemy sprawdzić w zadaniu to 1500, więc zrobimy sobie, to jest maksymalna wartość N, to może nazwijmy to N, w takim razie maksymalna wartość N to 1500, to zrobimy sobie 1500 i po kolei po prostu wczytamy sobie kolejne linijki do tej tablicy. Pytanie, czy ja to umiem zrobić? O, zwiększę ściąkę. o. Jeszcze zwiększę ściąkę. o, super. Następnie yy, zliczamy krzyżyki. Dobra, czyli ile krzyżyków? To będzie 0 I w dwóch pętlach, jeśli mamy krzyżyk w tablicy, to zwiększamy ile krzyżyków i następnie musimy wypisać pierwiastek z tej wartości, czyli to będzie int z pierwiastka, zrzutujemy na dubla. ile krzyżyków. Możemy na koniec, żeby to się ładnie wypisywało, dodać wypisywanie końca linii i na pewno będziemy potrzebowali załączyć coś do stringów i będziemy potrzebowali również. E, e, bibliotekę matematyczną do, do policzenia pierwiastka. Dobra, program gotowy. Żeby skompilować program, możemy użyć regulaminowej opcji kompilacji. Żeby ją znaleźć, wchodzimy sobie do przepisów i następnie ustalenia techniczne i mamy komendę kompilacji w języku C, którą sobie którą sobie wykorzystamy w terminalu. Dobra. Ona bierze przykładowe zadanie. My wpisujemy sobie tutaj but. Skompilowało się. Otrzymaliśmy program. a.out. Dobra. Możemy następnie z treści zadania wziąć przykład. Mamy przykład tutaj. Więc tworzymy sobie plik z tym przykładem. Jakiś test, test in. Dobra, stworzymy sobie plik, no i uruchamiamy program i sprawdzamy, czy wypisał to, co trzeba. Wypisał 3 i rzeczywiście chcieliśmy, żeby wypisał 3. Fantastycznie. Dobra, to co, co dalej możemy zrobić? Są wymienione w treści zadania testy ocen, czyli te testy przykładowe. Żeby je pobrać, trzeba wejść do SIO w dziale pliki i testy. Mamy paczki ocen yy, zarówno do systemu Linux, jak i systemu Windows. My w tym przypadku mamy system Linux. Ja już sobie na wszelki wypadek pobrałem tą paczkę ocen, więc mam ją po prostu tutaj w katalogu. Mogę sobie ją rozpakować. Dobra, wchodzimy do paczki ocen. Tutaj cały czas pracuję w jakimś terminalu. Pod Linuxem jest to dosyć naturalne, żeby pracować w terminalu. Pod Windowsem wymieniamy na naszej stronie w sekcji dla zawodników różne opcje pracy pod terminalem, albo taki zwykły terminal typu CMD, albo jest też dostępny PowerShell, także można sobie używać. Jest to wygodne, żeby kompilować program zgodnie z taką opcją, która jest akurat zadana na Olimpiadzie. Następnie kopiujemy sobie nasz plik. Do katalogu tego, który jesteśmy i mamy skrypt ocen, który się nazywa ocen, i jemu podajemy trzyliterowy literowy skrót zadania. I nasz program musi się nazywać dokładnie tak jak. Yy, ten trzyliterowy skrót zadania, żeby się oceniło i tutaj mamy w treści zadania podany, jaki to jest zawsze ten trzyliterowy skrót zadania. Więc musimy nasz program, żeby skrypt ocen go ocenił, musimy nasz program nazwać dokładnie tak, jak ten trzyliterowy skrót .cpp albo .py w przypadku Pythona. Uruchamiamy i widzimy, co nam skrypt ocen powiedział. Test zerowy zgodnie z przewidywaniami, przeszliśmy. Co ciekawe, przeszliśmy też test, test drugi ocen, więc idzie nam całkiem nieźle, jak na rozwiązanie zadania, do którego napisanie nie przeczytaliśmy treści. No i poza tym, no, pozostałe testy ocen niestety są błędnie rozwiązane. Jest informacja, co jest nie tak, że w pierwszej linii oczekiwano 2, a wczytano 0. Na przykład więc nasz program wypisał sobie 0, a powinien, powinien wypisać 2. No nie jest to dziwne, że to nie jest jeszcze rozwiązanie zadania. Dobra, no ale mamy jakiś program, sprawdziliśmy chociaż lokalnie, że on działa na tych testach przykładowych tak albo inaczej. Nawet program, który nie działa na wszystkich testach przykładowych, możemy wysłać do SIO, ponieważ no, może być tak, że nasz program na przykład rozwiązuje tylko część podzadań poprawnie, no w związku z tym na niektórych testach przykładowych on nie będzie działał, mimo wszystko SIO sprawdza taki program, nawet jeżeli on nie działa na testach przykładowych. Mamy dostępny limit 25 zgłoszeń zadania na SIO, więc możemy sobie wtedy wysyłać. To, co SIO robi, dla nas to zrobi dokładnie to samo co skrypt ocen, tylko no już na regulaminowym kompilatorze, na tej wersji, która jest opisana w ustaleniach technicznych i na naszych sprawdzaczkach, czyli tam, gdzie będą te rozwiązania ostatecznie sprawdzane. Tak, tak. W tym momencie nie poznamy przy wysłaniu programu, nie poznamy dokładnej punktacji, ile uzyskamy czy od 0 czy 100 punktów. To dowiemy się dopiero po zakończeniu zawodów. No ale wyślijmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc przechodzimy na SIO i możemy kliknąć wyślij. Kiedy wysyłamy zadanie, to wybieramy, które zadanie nas interesuje. Staramy się wybrać to zadanie, co trzeba. Możemy wybrać plik albo wkleić kod. Ja powiedzmy, że wkleję kod, żeby już nie szukać tego pliku. I wybieramy język programowania C++. I klikamy wyślij. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie poprawnie. I teraz czekamy. Musimy chwilę poczekać, aż system się sprawdzi nasze rozwiązanie. Yy, sprawdzany jest w tym momencie tylko na tych testach przykładowych. Yy, ale warto odczekać, żeby zobaczyć, czy nie wystąpi błąd, którego byśmy się nie spodziewali. Najprawdopodobniej no na przykład wersja kompilatora, którą mam tutaj. W tym przypadku jest to kompilator do C, a G. Jest inna niż ta, która jest zadana na SIO, więc warto sprawdzić, czy nasze rozwiązanie nie zakończy się błędem kompilacji i czy przejdzie test tych testów przykładowych, których się spodziewamy, że przejdzie. Zobaczmy, odświeżmy, może już będzie dobrze, może już się dowiemy. Dobra, mamy czas zgłoszenia. Zgłoszenie jest normalne i wstępne sprawdzanie błąd. Wstępne sprawdzanie to jest właśnie sprawdzanie na testach ocen. Warto zobaczyć szczegóły tego. Bo to, że jest błąd, to oznacza, że nie przeszło na któryś testach przykładowych. No i rzeczywiście jest dokładnie tak, jak widzieliśmy w naszym skrypcie ocen, czyli przeszło testy 0 i drugi ocen. A całej reszty nie przeszło, no i ewidentnie musimy jeszcze trochę popracować, żeby uzyskać rzeczywiście opracowanie, żeby uzyskać rzeczywiście rozwiązanie tego zadania. Dobra, no i w ten sposób rozwiązujemy zadania na Olimpiadzie Informatycznej. Trzeba napisać programy i je wysłać. Nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań, czyli nie musimy wysłać zgłoszeń do wszystkich zadań, nie trzeba też rozwiązać wszystkich podzadań w danym zadaniu, żeby wysyłać swój program. Często właśnie najlepsi zawodnicy wiedzą, w których zadaniach poświęcić czas i uzyskać maksymalną punktację, a w których wystarczy im na przykład właśnie punktacja częściowa. Co jeszcze możemy zrobić fajnego na SIO? To pokażemy. Mamy dział pytania i ogłoszenia. W tym dziale znajdują się istotne ogłoszenia dotyczące y, trwających zawodów i możemy też zadać nowe pytanie, jeżeli mamy jakąś niejasność związaną z treścią zadania. W tym dziale odpowiadają na pytania jurorzy. Starajmy się zadawać te pytania możliwie najjaśniej, to wtedy jurorzy są w stanie odpowiedzieć na nie w sposób jednoznaczny. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do zapoznawania się z ogłoszeniami w tym dziale, ponieważ mogą tutaj być jakieś istotne wyjaśnienia czy y, informacje, które powstały wskutek pytań zawodników. Mamy też dział forum, w którym możemy dyskutować między sobą. O tym, co można tutaj pisać na forum, to powiemy sobie jeszcze za chwilę w takiej krótkiej prezentacji. Natomiast no, pewna intuicja jest, wiadomo, taka, no, nie należy opisywać tutaj swojego rozwiązania czy dzielić się swoim kodem, ale możemy tutaj dyskutować o jakichś niejasnościach, czy wymieniać się na przykład testami do zadań. Poza tym mamy dział uruchomienia próbne. W uruchomieniach próbnych działa to troszeczkę inaczej. Wybieramy sobie zadanie. Wklejamy sobie kod, na przykład no ten nasz. I następnie wybieramy plik, na którym ten kod ma być uruchomiony. Czyli podajemy tutaj plik wejściowy. Tak, spróbujemy to sobie zrobić. Tak. I teraz wchodzimy sobie do tego testu oceń. I na przykład w tej, w tej paczce oceń mamy chociażby, no. Plik przykładowy, czy jakiś inny test, którego, którego chcemy użyć. My tutaj możemy dodać, podać dowolny plik. Ten plik musi się mieścić w 100 kB, albo w zzipowanych 50 kB. Uruchomienie próbne rozwiązania to nie jest zgłoszenie zadania. My wysyłamy to rozwiązanie i SIO uruchamia nasz program na tym teście. O, to jest wtedy oznaczone jako uruchomienie próbne. I podaje nam wynik tego programu na tym teście. Czy program skończył się poprawnie oraz ile czasu to zajęło i jaki jest wynik. Więc tutaj dostajemy tylko status brak błędu, bo się nie sprawdza, czy to był poprawny test, czy to jest poprawny wynik w ogóle dla tego testu. Jedynie sprawdza, czy program nie zakończył się jakimś błędem wykonania, czy zmieścił się w limicie czasu 8 sekund. Można też sobie pobrać wyjście, jeżeli się chce, i można zobaczyć, co nasz program wypisał dla tego testu. Może tu się to klika? O, wyjście 0. Czyli nasz program tutaj właśnie wypisał 0. Czyli widzimy sobie, co nasz program wypisał i możemy na tej podstawie próbować przetestować nasz program dodatkowo. Służy to temu właśnie, że jeżeli chcemy na przykład sprawdzić, czy nasz program działa dostatecznie szybko na takim teście, na jakim chcemy, czy nie kończy się błędem, no to można to sobie tutaj sprawdzić. Jest również limit uruchomień próbnych do zadania. Wynosi on 25 też na zadanie. To one się nie wyliczają do tego limitu zgłoszeń. Co więcej, te uruchomienia próbne nie są zgłoszeniami, czyli jeżeli wyślemy nasz program przez uruchomienia próbne, to on nie zostanie przez nas ostatecznie oceniony. Co byśmy tam wysłali, my tego nie oceniamy. My nie patrzymy, co tam jest za program, co to są za testy. To służy Wam do tego, żeby sprawdzić, jak działa Wasz program na ostatecznym środowisku. Jest też druga opcja wysyłania swoich rozwiązań, już faktycznie rozwiązań, można skorzystać z formularza pocztowego. To jest taka opcja awaryjna, którą wprowadzamy na ostatni dzień zawodów, bo do godziny 12 w Sio, dnia 20 listopada, możemy wysyłać programy przez Sio, natomiast później Sio się zamyka i potem jeszcze tego dnia do północy możemy wysłać z datą stempla pocztowego swoje rozwiązanie pocztą jedną przesyłką poleconą. To jest opcja awaryjna, zniechęcamy do jej używania, ale jednak, w przypadku, gdyby ktoś z jakiegoś powodu musiał użyć, to jak najbardziej jest to możliwe, ale to jest chociażby ryzykowne, dlatego że wtedy taki program nie zostanie najprawdopodobniej przez Was przetestowany na regulaminowym kompilatorze i może się okazać, że po prostu tak przysłany program się nie kompiluje u nas. No i wtedy już no, pozamiatane, nic z tym nie można zrobić. Dobrze to jest tyle jeśli chodzi o to co mamy do dyspozycji wsią. No i teraz chciałbym jeszcze przedstawić wam troszeczkę informacji dotyczących właśnie takich ogólnych dotyczących startowania w olimpiadzie informatycznej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap i to jest tak, że ja te informacje przygotowałem na podstawie pewnych starych reklamacji, które Kiedyś, przed laty, były składane do Komitetu Olimpiady po zakończeniu zawodów. Czyli po tym, jak dostaniecie wyniki swoich zgłoszeń, one będą dostępne. Właśnie, kiedy będą dostępne wyniki, to może jeszcze najpierw to sprawdźmy. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami Olimpiady, i zaraz do tych reklamacji już przejdziemy. Więc w przepisach Olimpiady można się dowiedzieć, co się będzie działo. Zawody pierwszego stopnia trwają do 20 listopada. Do godziny 12 w Sio, jak tutaj jest napisane. I albo można też wysłać pocztą z nieprzekraczalnym, nieprzekraczalnym terminie nadania do 20 listopada. Potem od 1 grudnia przez Sio każdy uczestnik będzie mógł się roz, zapoznać ze wstępną oceną swojej pracy. I do 6 grudnia będzie można zgłaszać uwagi do, do, oceny, do oceny swoich rozwiązań, czyli tak zwane reklamacje. Nie wszystko podlega reklamacjom, na przykład no, dobór testów, czy limitów czasowych i tak dalej nie podlega reklamacjom i termin ten 6 grudnia jest obowiązujący. Później zgłoszone reklamacje nie będą rozpatrywane. I komitet rozpatruje wszystkie reklamacje, które przyjdą i dnia 8 grudnia Czyli tam kilka dni później, po godzinie 20, nastąpi ogłoszenie wyników zawodów pierwszego stopnia. To już będą wyniki ostateczne. Wywiesimy pełen ranking zawierający osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 400 najlepszych uczestników, czyli najwyżej sklasyfikowanych uczestników w rankingu, i ta liczba może się zmienić o co najwyżej 30%. Dobra, więc taka jest przyszłość. No, i zazwyczaj po zakończeniu pierwszego etapu przychodzą różne reklamacje, na które tak naprawdę odpowiedzi można już znaleźć w zasadach organizacji zawodów, czyli w tym dokumencie, który tutaj widzimy, do którego przeczytania gorąco wszystkich zachęcam. No i chciałbym teraz przejść przez kilka takich przykładowych reklamacji, żeby przy okazji zwrócić Waszą uwagę na kluczowe aspekty startowania w pierwszym etapie. No to zaczynamy tą prezentację wreszcie. Dobra. Pierwsza reklamacja. Już zgłoszona po zakończeniu pierwszego etapu X lat temu. Te reklamacje są odpowiednio zanonimizowane i zmodyfikowane tak, żeby nikt nie był w stanie odkryć kto to pisał. Nastąpiła pomyłka i moje ostatnie zgłoszenie do zadania X nie miało być przeze mnie wysłane. Czy byłaby możliwość zignorowania ostatniego zgłoszenia i przyjęcia za prawidłowe rozwiązanie programu, który został przesłany przed nim? Takie mamy pytanie. Sprawdzamy, co na ten temat yy, mówi sio, więc yy, mówi, mówi przepraszam, mówią zasady organizacji zawodów, no i zasady organizacji zawodów właśnie orzekają, że ka rozwiązanie każdego zadania można zgłosić w sio co najwyżej 25 razy. Spośród tych zgłoszeń oceniane jest jedynie najpóźniejsze, poprawnie kompilujące się rozwiązanie. Co no więcej po wyczerpaniu tego limitu 25 zgłoszeń, kolejne rozwiązanie może zostać zgłoszone już tylko przesyłką pocztową poleconą. Tak. Więc y, mamy informację o tym, y, o tym, że tak naprawdę oceniane jest tylko ostatnie poprawnie kompilujące się zgłoszenie, co y, powoduje, że no, w przypadku, kiedy nadpiszemy sobie przypadkiem niestety y, swoje zgłoszenie, no to to nowe zgłoszenie. Będzie brane pod uwagę. Czyli po zakończeniu zawodów nie mamy możliwości wybrać, które zgłoszenie będzie oceniane. Dobra, kolejne pytanie. W zadaniu X129 129 linijka mojego rozwiązania wygląda następująco rzeczywiście strasznie. I warunek, który tu się znajduje, czyli K większe od 0 lub K większe od 0, no rzeczywiście nie wygląda najlepiej, jest pomyłką, ponieważ jednak jedno K powinno być literą G, czyli powinno być tak. A cała linika wyglądałaby następująco, czyli zamieniamy to K na G. No i zawodnik prosi w reklamacji już po zakończeniu zawodów, po zobaczeniu wyników swojego programu na naszych testach, czy jest możliwość poprawienia tego błędu w kodzie i jeszcze jedno podejście poprawionego kodu do testu. Tutaj już no, wynika to z ogólnie z zasad organizacji tego pierwszego etapu, że no, rozwiązania są przesyłane w trakcie pierwszego etapu. Jak już później się system zamyka i zgłoszenia pocztowe się zamykają, to nie ma już możliwości przesyłania zmodyfikowanych zgłoszeń. My też niestety nie jesteśmy w stanie jako żyli, wprowadzić takiego systemu poprawek do kodów, no bo wtedy musielibyśmy umożliwić to wszystkim zawodnikom jednakowo. Ktoś by musiał ocenić, co jest drobną poprawką w kodzie, a co jest mniej drobną poprawką w kodzie, jakie poprawki dopuszczać, jakich nie dopuszczać, no my tego byśmy nie chcieli robić, a liczba zawodników jest zazwyczaj na tyle duża, że no nie bylibyśmy w stanie tego ręcznie, ręcznie robić. W związku z tym, no, niestety, no, takie reklamacje no, jakby mają. No, no, trudno, jest, trudno byłoby uwzględnić tego typu reklamacji. Oczywiście o wszystkim decyduje komitet, ale no, jakby no, ciężko sobie wyobrazić, że tego typu reklamacja mogłaby zostać uwzględniona. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy dwie różne reklamacje dotyczące sposobu oceny rozwiązań. Pierwsza reklamacja. W zadaniu X mój program poprawnie przechodzi 8 z 10 testów z ostatniej grupy testów, a dostaje 0 punktów. Czyli tyle samo co w przypadku 0 na 10 poprawnych testów. Moim zdaniem to jest nie do końca sprawiedliwe, więc czy jest możliwość przyznania choć części punktów? Pyta zawodnik pierwszy. Zawodnik drugi. W grupie testów numer 4 w zadaniu X pomimo faktu, że wszystkie odpowiedzi były poprawne, otrzymałem 8 na 15 możliwych punktów. I jak to się dzieje? Jeżeli chcemy dokładnie sobie przeczytać, jak są rozwią oceniane rozwiązania, to jest to też umieszczone w paragrafie 3, punkcie 4 zasad organizacji zawodów. To jest to bardzo szczegółowo opisane. Nie będę teraz tego czytał, bo byśmy się tu wszyscy zanudzili, ale możemy dokładnie sprawdzić, jak to wygląda. Ja może bardziej pokażę to na przykładach. Po pierwsze, no jak wysyłamy rozwiązanie do SIO, no to widzimy wyniki jego na testach ocen, ale one nie są liczone. One dają 0 punktów. Tak, Nawet jak przejdziemy wszystkie testy ocen, dalej nie uzyskaliśmy jeszcze żadnego punktu. Następnie, już po zakończeniu zawodów, mamy nasze programy są oceniane w pełni automatycznie na naszych testach. Testy mogą być zgrupowane, czyli mogą być podzielone na ileś grup. Tutaj mamy przykład, to jest tylko część tych testów do jakiegoś zadania i mamy test 19, 20, 21, 22, a te literki za tym testem oznaczają, który to jest test w ramach danej grupy. No i to jest tak, że jak program przejdzie wszystkie testy z danej grupy, to może uzyskać punkty za tę grupę. Natomiast jeżeli jest błędna odpowiedź, czy błąd wykonania, przekroczenie limitu czasu, cokolwiek, na chociaż jednym teście z grupy, program uzyskuje automatycznie zero punktów za tę grupę. To oczywiście nie jest do końca bezduszność jury Olimpiady Informatycznej, tylko chodzi o to, że chcemy premiować rozwiązania poprawne i czasem potrzebne jest to, żeby mieć kilka rozwiązań. Żeby mieć kilka rozwiązań, w sensie, żeby mieć kilka testów, które są w stanie wychwycić różne aspekty programu. Na olimpiadzie najważniejsza jest poprawność rozwiązania. Jeżeli mamy rozwiązanie tylko trochę niepoprawne, ono niestety może równie dobrze uzyskać 0 punktów, to może być właśnie ta jedna zmienna, która jest nie tak ustawiona czy coś, ponieważ no, no tak działają programy. Bardzo mały błąd w programie może powodować, że program po prostu w ogóle nie działa. No i takie jest życie. My Macie na pierwszym etapie 5 tygodni na to, żeby wytestować swoje rozwiązania, przeanalizować je ze spokojem i no to jest Wasze zadanie też, żeby, te, żeby zadbać o to, żeby Wasze programy działały poprawnie. I po to, między, między nimi temu służy właśnie to grupowanie testów, żeby się upewnić, że przede wszystkim premiujemy rozwiązania poprawne. Mogą być wolniejsze, nieoptymalne, Wiem, jaki jest limit, jest 8 sekund limit, wszyscy to wiedzą, no i teraz, przynajmniej w tym zadaniu, no i teraz no, chodzi o to, yy, które omawiamy, no i chodzi o to, żeby się przede wszystkim zmieścić w limicie i być poprawnym. Dobra. Mamy tu kolejną grupę. W przypadku grupy 20 program sobie poradził dużo lepiej i zdobył, w związku z tym zmieścił się w limitach czasu i zdobył pełną punktację za tę całą grupę. Tak, no i potem znowu mamy jakąś grupę, w której jest 0 punktów i jakąś grupę, w której jest 20 punktów. Te grupy zazwyczaj są powiązane z podzadaniami opisanymi w treści zadania, ale a priori może być tak, że do jednego podzadania będzie przypisana więcej niż jedna grupa. Mam jeszcze jeden przykład. Na olimpiadzie punktacja spada liniowo od połowy limitu czasu. Tutaj chodzi o to, że w przypadku programu, który by przekraczał jakiś limit czasu, no to byłoby to bardzo brutalne, jakby przekroczył o jedną setną sekundę i to by decydowało o spadku punktacji. Z 20 do 0, w związku z tym mamy taki spadek gradualny, w którym jeżeli program chociaż na jakimś teście z grupy przekroczy tę połowę limitu czasu, czyli w tym przypadku mamy limit czasu 10 sekund, połowa limitu czasu to 5 sekund, to za tą połową punktacja zaczyna spadać liniowo aż do 0 przy przekroczeniu limitu czasu. Wynik za całą grupę, w tym przypadku to jest taka bardzo duża grupa to jest minimum z wyników punktowych testów. W związku z tym, jeżeli na którymś teście program przekroczył połowę, a wszystkie przeszedł poprawnie te testy, no to punktacja będzie odpowiednio mniejsza. No w tym przypadku w najgorszym teście było 5,68, no i tutaj zostało to policzone, że to dało 17 punktów na 20. I to jest zupełnie celowe, to jest też opisane w zasadach organizacji zawodów. To też nie jest tak, że musicie się tym przejmować w tym momencie, Możecie mieć to z tyłu głowy, jak to ocenianie wygląda, natomiast no wy się przede wszystkim staracie napisać poprawny, jak najszybszy program, a my już się zajmujemy ocenianiem, ale no, tak już jakby zwracam uwagę na to, jak to ocenianie dokładnie wygląda, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Dobra, mamy kolejne reklamacje. W zadaniu X jednemu z moich wczesnych zgłoszeń zabrało 5 punktów za test z n równym 2, cokolwiek by to miało znaczyć. Chodzi głównie o to, tu już pisze zawodnik w szczegółach, że taki kod, którym wypisujemy tak, koniec linii 121, 1, koniec linii przechodził test, a kod tak, koniec linii spacja 121 1, i bez końca linii już nie przechodził. No i o co chodzi? Mamy dokładnie w zasadach organizacji zawodów opisane warunki, yy, warunki tego, jakie wyjścia będą tolerowane. No i tutaj warto się z tym zapoznać. Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne i zgodne z podaną w treści zadania specyfikacją wejścia. Dane wyjściowe rozwiązania muszą być zgodne z podaną w treści specyfikacją wyjścia, przy czym jedynymi dopuszczalnymi odstępstwami, przepraszam, w danych wyjściowych rozwiązania są białe znaki, czyli tam spacje tabulacje na końcu wiersza oraz białe znaki, spacje tabulacje końce linii na końcu pliku. Czyli nie może być nadmiarowej pustej linii w środku wyjścia. Nie może być nadmiarowych białych znaków gdzieś tam wewnątrz wyjścia, czy na początku linii wyjścia. To nie będzie tolerowane i najprawdopodobniej zostanie ocenione jako test, który nie przeszedł. W tym przypadku. Pierwszy, pierwszy wynik najwyraźniej był poprawny, natomiast drugim problemem było to, że zawodnik przez przypadek wypisał zbędną spację na początku drugiej linijki wyjścia. To, że na końcu nie wypisał znaku końca linii, to nie ma żadnego znaczenia, bo tak jak jest tam opisane, to co się dzieje na końcu wyjścia jest, w sensie o ile tam nie będzie jakichś śmieci, czyli znaków nie będących białymi znakami, to to co jest na końcu wyjścia jest jak najbardziej, jakby ok, możemy tam wypisać dowolnie wiele pustych linii, lub właśnie żadną pustą linię. Natomiast no nie możemy takich pustych linii na przykład wypisywać w środku. No ale zaznaczam, że to nie jest tak, że na końcu możemy dowolne śmieci wypisywać, czyli dowolne jakieś tam znaki. Więc to jest też taki, taki istotny aspekt, na co warto zwrócić uwagę. Zazwyczaj tego typu usterki wychodzą już na tych naszych testach przykładowych ocen, ale właśnie warto na to zwrócić uwagę. Tak w szczególności nasz program nie może wypisywać jakiejś dodatkowej komunikacji typu podaj liczbę N i M. Nie, tego absolutnie nie może. Jeżeli komuś to pomaga, to może takie komunikaty wypisywać na standardowe wyjście diagnostyczne, tak zwane CR. Ale trzeba pamiętać o tym, że to zużywa cenny czas. Dobra, kolejne reklamacje. Teraz reklamacje dotyczące zgłoszeń pocztowych, które mają Was przekonać, żeby nie wysyłać rozwiązań pocztą. Chciałbym zgłosić swoje odwołanie w sprawie zadania X. Zadanie to dosyłałem przez pocztę. Biblioteki, z których korzystam w programie to iostream oraz vector. W swoim programie używam zmiennej typu long long o nazwie time. W zgłoszeniu wystąpił błąd kompilacji spowodowany redeklaracją zmiennej, ponieważ z nieznanego mi powodu podczas kompilacji została załączona biblioteka time.h, która zawiera zdefiniowaną funkcję także o nazwie time. I co my tu mamy? No zawodnik niestety w tym przypadku był bez, no bezradny. Wysłał rozwiązanie pocztą i nie wiedział, że wersja kompilatora, której my używamy, no ciężko to sprawdzić, żeby sobie zainstalować akurat ten kompilator, który jest podany w ustaleniach technicznych i tak dalej, że ona automatycznie załącza w przypadku załączenia tych plików, tych, tych, tych plików nagłówkowych IO Stream Vector, że one automatycznie akurat załączają time, i że ten time akurat ma zdefiniowaną zmienną time, którą jego program nadpisze. Gdyby swój program zawodnik wysłał przez SIO w trakcie trwania pierwszego etapu, dostałby no taką informację, że jego zgłoszenie się nie, nie kompiluje, mógłby spróbować z tym powalczyć, nie wiem, ewentualnie zadać nam pytanie, to może byśmy pomogli w tym o co chodzi. No to już no, jakby no, wina takiej, a nie innej wersji kompilatora. A w przypadku wysłania rozwiązania pocztu, no, no niestety. Jest to rozwiązanie, które się nie kompiluje, takie rozwiązanie nie może zostać ocenione, choćby było poprawne pomijając to. Kolejna reklamacja, o tym razem dłuższa. Chciałbym zgłosić reklamację dotyczącą mojego rozwiązania zadania X. Zadanie to wysłałem poprzez internetowy serwis pocztowy, jakiś tam, nie będący zwykłą pocztą, ostatniego dnia zawodów o godzinie 23.27. No to się zmieścił, bo do północy trzeba. Zgłoszenie to zostało przyjęte, czego dowody zamieszczam na dole zgłoszenia w linku. W ukazanych ocenach zadań nie zauważyłem niestety swojego programu, przez co wnioskuję, że ów list został odrzucony. Powodem tego mogła być niepoprawna data stempla pocztowego listu z rozwiązaniem. Proszę o ponowne rozpatrzenie tego zadania, gdyż jak napisałem, zostało one wysłane w terminie, a o fakcie prawdopodobnego użycia daty dnia kolejnego przez serwis tenże pocztowy, już nie powiem jaki, nie miałem pojęcia. Tak, no i tutaj mamy no, wyraźne wymaganie w zasadach organizacji zawodów, że w przypadku wysyłania rozwiązania pocztą trzeba to zrobić jedną przesyłką, pocztą poleconą i w nieprzekraczalnym terminie nadania, nadania do tego a tego dnia. W związku z tym no, zawodnik w tym przypadku, no, wysyłając in, korzystając z innego dostarczyciela poczty, no, po prostu nie, nie znał tego, jak ten. Jak ta firma działa, no i ona po prostu przystawiła datę stempla pocztowego dzień czy dwa dni później, bo im to nie robiło. Natomiast do no, zawodnikowi to robiło znaczącą różnicę. Tak, więc no, trzeba bardzo uważać na, na takie sytuacje. W przypadku wysyłania rozwiązań, rozwiązań pocztą my zazwyczaj nie wysyłamy pełnych rozwiązań, tylko wysyłamy taki formularz specjalny pocztowy wygenerowany przez Sio, chociaż jest możliwość wysłania rozwiązań na jakieś pamięci USB. A szczegóły na ten temat, ja już tutaj nie będę Was zanudzał, bo to jeszcze daleko, daleko do końca zawodów. Szczegóły na ten temat umieścimy niewiele przed zakończeniem zawodów wsią. Czyli mówię, to nie jest tak, że nie można użyć poczty, ale wysyłając rozwiązania pocztą robimy to na własne ryzyko. Rekordista wiele, wiele lat temu, to może podać taką anegdotę, wysłał rozwiązania pocztą w sposób wydrukowany, czyli wydrukował swoje programy i przysłał nam po prostu kartki. No to oczywiście takich rozwiązań no, u nas no, nie, nie udostępniamy usługi takiej, że przepisywanie na komputer, więc takie rozwiązania też nie mogły zostać ocenione. No ale to powiedzmy była taka już no, anegdota. To się raz zdarzyło chyba w historii olimpiady. Dobra, i na koniec. Już no, tyle z tych takich najpopularniejszych reklamacji. Na koniec chciałem jeszcze przedstawić taki kodeks Olimpijczyka, czyli właśnie informacje o tym, jak startować indywidualnie w Olimpiadzie Informatycznej. Przede wszystkim udostępniamy dział forum, przez który odbywa się komunikacja. I to jest tak, że udostępnienie i wymiana, wymiana testów do zadań zawodów pierwszego stopnia może mieć miejsce tylko w dziale forum. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy jakieś testy i chcemy się z kimś podzielić, to podzielmy się już ze wszystkimi. Niedozwolone jest korzystanie z cudzych serwisów sprawdzających rozwiązania tych zadań, które tutaj mamy. Co jeszcze? Na dziale forum nie, nie rozmawiamy o tym, jak rozwiązać zadanie, nie rozmawiamy o złożoności czasowej swoich rozwiązań, na przykład czy pamięciowej. Te tematy prosimy ich nie poruszać. Tak staramy się nie ujawniać nic dotyczącego konkretnego rozwiązania. Ale wszelkie wątpliwości dotyczące zadań możemy jak najbardziej przedstawiać. W dziale forum nie dyskutują jurorzy, więc jeżeli chcemy zadać pytanie jurorom, to trzeba przez pytania i odpowiedzi. Rozwiązania zadań należy trzymać w tajemnicy do 20 listopada do północy. Czyli nikim nie nikomu nie wysyłamy swoich rozwiązań, do 20 listopada do północy, ponieważ zawsze ktoś może, na przykład, się skusić i wysłać swoje rozwiązania pocztą później. Jeżeli mu to, na przykład, o 12 zamyka się sio, więc żeby nikogo nie wystawiać na pokuszenie, do 20 listopada do północy nie opowiadamy nikomu swoich rozwiązań, nawet jeżeli nie wysyłamy my sami ich pocztą. I na wszelki wypadek tego 20 listopada my zamkniemy nawet forum, żeby nikogo nie pokusiło, żeby wtedy, żeby wtedy dyskutować o rozwiązaniach jakby jeszcze tego 20 listopada, żeby się komuś coś tam nie wypsło. Jeżeli chodzi, w zawodach startujemy indywidualnie i to jest też nasz obowiązek, już nie będę tego teraz przytaczał konkretnych zapisów z zasad organizacji zawodów, nasz obowiązek, żeby utrzymać nasze rozwiązania w tajemnicy. Tak, czyli nie tylko, że nikomu nie możemy wysłać tych rozwiązań, nie możemy nie wiem, ich pokazywać, opowiadać tych rozwiązań, to, nie, to my musimy upilnować, staram, jakby naszym zadaniem jest upilnowanie tego, żeby nikt nie wszedł w posiadanie tych rozwiązań. I tutaj no, są różne metody, na przykład są jakieś serwisy internetowe, które pozwalają kompilować swoje rozwiązania zdalnie. No i wtedy okej, okay, możemy jak najbardziej używać takich serwisów internetowych, ale tam trzeba kliknąć taki punkcik, który mówi, że nasze rozwiązania mają być prywatne. W przeciwnym razie te rozwiązania są widoczne dla wszystkich użytkowników tego serwisu. Tak, w przypadku rozwiązywania zadań na komputerach szkolnych starajmy się zadbać o to, żeby się wylogować z tego komputera szkolnego, żeby nikogo po prostu nie kusiło i żeby nie, mieliśmy już różne historie, w, w, trakt, w, w historii olimpiady, właśnie w sytuacji właśnie uzyskania w ten sposób kodu rozwiązań, no to staramy się, żeby tak było, żeby no nigdy to żeby, żeby nikomu nie udostępniać tych, nie udostępniać tych rozwiązań. Nawet w taki sposób, że się nie wylogujemy, czy nie wylogujemy się z sio w przypadku kiedy więcej niż jedna osoba używa danego komputera. więc starajmy się pamiętać zawsze o wylogowaniu czy z komputera czy z sio. Nie chodzeniu, nie gubieniu pendrive'a z rozwiązaniami, i tak dalej. Żeby też nikogo po prostu, właśnie na to pokuszenie nie wystawiać. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o taką część zasadniczą. Zazwyczaj pojawiają się pytania dotyczące Pythona, bo jest możliwość wysyłania rozwiązań w C oraz w Pythonie. Nasze zasady organizacji zawodów mówią, że jest to jak najbardziej dozwolone. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że Limity czasowe są wspólne dla wszystkich dopuszczonych języków programowania i są dobierane względem rozwiązań napisanych w języku C. No to oznacza, że niestety niektóre rozwiązania napisane w języku Python mogą okazać się zbyt wolne ze no, względu na specyfikę tego języka. My Żyli uwzględnia rozwiązania w Pythonie jak najbardziej i baczymy na nie i dobieramy też limity czasowe w taki sposób, żeby jeśli to jest możliwe, żeby te rozwiązania mogły uzyskać pełną punktację, ale no, trzeba mieć świadomość, że czasem być może w przypadku jakiegoś też sposobu napisania tego rozwiązania, bo w Pythonie wiele rzeczy można napisać na wiele sposobów, może być tak, że jakieś rozwiązanie jakiegoś zadania będzie za wolne. Dobre. No ale po to udostępniamy SIO, po to udostępniamy limity czasowe, żebyście mogli to sobie sprawdzić, jak działa wasz program na chociażby testach przykładowych czy testach własnych, które sobie wygenerujecie. No i wtedy możecie, możecie to sprawdzić i zobaczyć w razie czego. To nie jest tak, że nie można i że zniechęcamy do używania Pythona, ale trzeba mieć świadomość, że no dobór języka programowania jest jakoś tam, jakąś tam częścią rozwiązania. No i druga rzecz, o której chciałem teraz powiedzieć, no to to co się teraz wydarzyło niedawno, w sensie w ostatnim roku przede wszystkim, no to pojawiają się pytania o to, czy można używać różnych czatów, które są oparte na sztucznej inteligencji, które nam mogą jakoś pomóc w rozwiązywaniu zadania. Otóż można, możemy używać dowolnej literatury, dowolnych kodów, które są powszechnie dostępne w Internecie, i możemy też używać tego typu narzędzi, jeżeli chcemy, jeżeli uważamy, że to nam w czymś pomoże, to możemy wszystkiego używać. Natomiast, literatury trzeba po prostu mieć świadomość następującego punktu zasad organizacji zawodów w trakcie rozwiązywania zadań na pierwszym etapie. Można korzystać z dowolnych, ogólnodostępnych źródeł, w szczególności literatury, kodów źródłowych oraz narzędzi dostępnych w internecie, pod warunkiem podania w rozwiązaniu, w komentarzu precyzyjnej informacji o wykorzystanych źródłach. Czyli musimy powiedzieć, czego użyliśmy, żeby jury, w razie jakichś wątpliwości, było w stanie na podstawie tej informacji ustalić, że rzeczywiście to wy jesteście autorami swojego rozwiązania. Więc prosimy w, tak, w takim razie o danie właśnie odnośnika dla jury. To będzie tyle, jeżeli chodzi o to webinarium. Mam nadzieję, że jakoś okaże się Wam pomocne w udziale w zawodach pierwszego stopnia tegorocznej Olimpiady, a może przyszłej. Jutro ukaże się webinarium dotyczące tego, jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej. No nie, nie możemy go oprzeć na rozwiązaniach z tego rocznego, na zadaniach z tegorocznego pierwszego etapu, no bo no nie chcemy Wam psuć zabawy, więc opowiemy sobie te rozwiązania, o tym, jak rozwiązywać zadania na olimpiadzie, na przykładzie zadania z zeszłego roku. Było zadanie takie kolorowy wąż. Można je znaleźć na przykład w Sio. Jeżeli wybierzemy sobie inny konkurs, to możemy znaleźć konkurs 30. olimpiada informatyczna, o, pierwszy etap. I tam możemy znaleźć y, zadanie: kolorowy wąż. Jeżeli chcemy rozwiązywać y, zadanie, y, móc sobie przysłać rozwiązania zadania i sprawdzać y, od razu, jak nasz program przeszedł już na testach tych ostatecznych, to również w szkopule w archiwum zadań konkursowych mamy Olimpiadę Informatyczną i też można sobie to zadanie zobaczyć. Ja na tamtym webinarium kolejnym nie będę opowiadał dokładnie treści zadania, więc to zostawiam Wam do przeczytania sobie przed tym webinarium. Natomiast potem już pokażę krok po kroku, jak takie zadanie rozwiązywać, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście nie tylko wysłać jakiś program, tylko postarać się naprawdę uzyskać jakąś czy pełną punktację za zadanie. Jak tego typu rozwiązanie wzorcowe do zadania może wyglądać. Ale to już na kolejnym webinarium. Dziękuję bardzo.